Monika jest pastorką w kościele ewangelicko-metodystycznym, tak, prawda? W którym też jest mało kobiet. Tak. Ale jednak są. Czy ta droga dla ciebie była trudna? Ciężko jest zostać pastorką? W Polsce? No. Jest ciężko. Aha. Ile lat ci to zajęło? 9. 9? A o co się potykałaś? Mhm. O dyskryminację. O, właśnie. Rozwińmy ten wątek, Moniko. Myślę, że po prostu kobiety w Polsce, i nie chcę tutaj jakby mówić tu, tam, tylko w naszym kraju, są gorzej traktowane, są dyskryminowane w wielu zawodach, w wielu przestrzeniach publicznych, a szczególnie w zawodach, które kojarzą się z jakimś autorytetem.